Tę pyszną potrawkę przygotujesz w mniej niż 20 minut. Smakuje świetnie, pełno w niej cukinii, kiełbasy drobiowej oraz trochę boczku. A doprawiona jest? Oj, zaraz wszystko zobaczysz. Cukinię kroimy na półplastry o grubości kilku milimetrów. Im cukinie mniejsze, tym smaczniejsze, więc takie właśnie wybieramy podczas zakupów. Marchewki zaś kroimy na małą kostkę, dokładnie taką, jaką widzisz na filmie. Obrane ząbki czosnku kroimy na cienkie plasterki. Cebulę zaś szybko kroimy w drobną kosteczkę. Kiełbasę kroimy na półplasterki o grubości kilku milimetrów. Polecam Ci kiełbasę drobiową z małą ilością tłuszczu, a dużą zawartością białka. Chudy boczek zaś kroimy na cienkie kawałki. Kształt nie ma znaczenia, ale ja lubię widzieć, co jem. Paprykę kroimy na małe kawałki. Ja lubię czerwoną, ale możesz użyć papryki w dowolnym kolorze. W dużym rondlu rozgrzewamy olej. Możesz też użyć masła klarowanego. Dodajemy pokrojoną cebulę. Wrzucamy marchewkę. Delikatnie solimy, mieszamy. Smażymy na dużym ogniu, cały czas mieszając przez 2 minuty. Dodajemy boczek i kiełbasę. Wsypujemy plasterki czosnku. Mieszamy i smażymy 2 minuty, aż kiełbasa zacznie się rumienić na brzegach. Dodajemy cukinię. Mieszamy. Wlewamy bulion, dodajemy koncentrat pomidorowy. Wsypujemy czerwoną, wędzoną, słodką paprykę. Smak podkręci ostra papryka. Ja dodaję jej pół łyżeczki, ale można więcej. Łyżeczka soli selerowej nada potrawce wyjątkowego aromatu. Jeszcze świeżo zmielony czarny pieprz. Dużo pieprzu. Wszystko mieszamy i gotujemy na średnim ogniu przez około 10 minut. Kiedy sos zgęstnieje, wsypujemy drobno posiekaną natkę. Mieszamy, trzymamy na ogniu kilka chwil. Potrawkę podajemy posypaną kawałkami papryki. Oczywiście nie zapominamy o natce, dużej ilości natki. Moim skromnym zdaniem ta potrawka najlepiej smakuje ze świeżym chlebem na zakwasie. Surówka nie jest potrzebna. Napisz w komentarzu, jak Ci się ten przepis podoba i z czym byś podała taką potrawkę. Dziękuję za wspólne gotowanie. Kliknij serduszko pod filmem i udostępnij post, by mieć przepis zawsze pod ręką. A ja się do Ciebie uśmiecham i życzę smacznego. Grześ z mniamniam.pl